Polska zremisowała z Ekwadorem 2-2 na koniec zgrupowania w USA i Kanadzie i zagrała bardzo, bardzo słaby mecz, zdecydowanie słabszy niż z Amerykanami w sobotę i miesiąc temu z Australią w Krakowie. Wczorajsze spotkanie pokazało trenerowi Franciszkowi Smudzie, jak ważny dla jego drużyny jest Jakub Błaszczykowski. W ostatnich meczach, jeśli na grę jego drużyny dało się patrzeć i jakoś i dobrze się reprezentację Polski oglądało, to dlatego, że pomocnicy i obońcy po odbiorze piłki natychmiast przyrzucali ją do skrzydłowego Borussii Dortmund, który potrafił coś z nią zrobić, wiedział, w jaki sposób przedostać się pod pole karne, potrafił dośrodkować, strzelić, rozegrać. No wczoraj skrzydłowego Borussii nie było, bo musiał wrócić do Niemiec. To było bardzo, bardzo widoczne, bo nie było też pomysłu na strzelenie gola, nie było pomysłu na przedostanie się pod pole karne rywali. I to jest chyba największa nauka, jaką powinien wynieść Smuda z meczu z Ekwadorem. Natomiast największym problemem jest wciąż gra defensywy, bo ja sobie nie przypominam, żeby reprezentacja Polski w tylu meczach, żeby obrona reprezentacji Polski w tylu meczach rzędu popełniała takie błędy, jak w tym roku popełnia. Te pomyłki, błędy zdarzają się już w każdym meczu. Polacy tracą po nich gole. I szczerze mówiąc, nie widać rozwiązania tego problemu, bo wielu kandydatów do gry w defensywie nie ma. Prawdopodobnie optymalne zestawienie tej defensywy to jest Łukasz Piszczek na prawej stronie, Michał Żowakow w środku, Sebastian Benisz po lewej. Natomiast kto ma być partnerem Żowakowa w środku defensywy, na to pytanie chyba ani trener Smuda nie potrafi jeszcze odpowiedzieć, bo przetestował mnóstwo piłkarzy i żaden się nie sprawdził. No i podejrzewam, że mimo, że selekcjoner zapowiadał, że okres selekcji ma zakończyć do końca roku, a potem wybrać piłkarzy, których przetestował, to na początku przyszłego roku będziemy, Smuda będzie szukał piłkarzy mogących występować na środku defensywy, ale niestety biorąc pod uwagę to, w jakim stanie jest polska piłka, jakich ma piłkarzy, to wcale nie jest takie pewne, że mu się to uda.